dlaczego my nie potrafimy zadbać o dom, jakim jest nasze ciało. Tak? I tu bym proponowała, zacznij od lustra, ale dzień w dzień spójrz, uśmiechnij się do siebie, powiedz, że jesteś fajna babka. Nie musisz od razu mówić, że siebie kochasz, bo to przyjdzie z czasem, ale chociaż powiedz na początku, lubię ciebie. Tak? Ada, lubię ciebie. Po prostu, taka jaka jesteś, bo teraz trochę patrzę jak w lustro. Bez względu na to, jakie tam się pojawiają zmarszczki. Kocham ciebie, lubię ciebie. Zacznij mówić do siebie dobre rzeczy. Dzień do dnia. Witam Cię w ABC Związku, podcaście stworzonym specjalnie dla kobiet, które pragną mieć udany związek i stworzyć relację, na jaką zasługują. Ja nazywam się Sylwia Wurst i od ponad 10 lat pomagam kobietom przyciągnąć do swojego życia wymarzonego partnera i zrozumieć męski świat. Moim dzisiejszym gościem jest Adriana Jabłońska, kreator wizerunku, life coach, mentor w budowaniu marki osobistej, specjalistka wizerunku biznesowego oraz ambasadorka Łódzkiej Akademii Kobiecości. Na co dzień pracuje z kobietami, tworząc wspaniałe projekty, jak trening modowy z udziałem kobiet dnia codziennego, czy wyraź siebie wizerunkiem. Dzień dobry, Ado. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i jesteś dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, to ja dziękuję Tobie, Sylwio, za zaproszenie i za to, że mogę faktycznie dzisiaj to przedpołudnie spędzić właśnie w Twoim towarzystwie. Bardzo się cieszę, jak zwykle cudowna energia, piękna kobieta jest moim gościem. Powiedz mi, kochana, jesteś trenerem wizerunku. Co to dokładnie jest? Czym zajmuje się trener wizerunku i jak kobiety mogą skorzystać z Twojej wiedzy? Ja bym nawet bardziej określiła tutaj zwrotu, że jestem kreatorem wizerunku, dlatego że za tym kreatorem tak naprawdę kryje się to, co naprawdę robię, czyli w żadnym wypadku nie jestem stylistką, nie lubię, jak się nie porównuję do stylistki. Dlaczego? Dlatego, że nie działam według szablonów. Każda kobieta jest wyjątkowa i każda kobieta zasługuje na to, żeby dostać to, co jest dla niej najlepsze, czyli nie wpisywać ją w żadne obowiązujące trendy, nie zmuszać do kolorów, których ona po prostu nie lubi, źle się w nich czuje, a może przyjdzie taki moment, że polubi wtedy. Więc to kreowanie, ten kreator wizerunku, to tak naprawdę wiąże się, jest bardzo takim szerokim pojęciem, bo w oparciu o coaching pracuję, żeby poznać kobietę, czyli zadając pytania, ona sama sobie odpowiada na to, co ją bardzo nurtuje. I dodatkowo wtedy dopiero możemy zacząć kreować tą jej markę osobistą. To, o czym się teraz tak bardzo mówi, bo zaczynam pracę już teraz z nastolatkami, tłumacząc im, czym jest ta marka osobista, w jaki sposób właśnie ją można budować, kreować, tworzyć, bo my tak naprawdę nie wiemy, co to jest wizerunek. I od tego jakby zaczynam zawsze każde spotkanie. Okej. W takim razie w jakich okolicznościach kobieta powinna wybrać się właśnie do kreatora wizerunku? Ja myślę, że przede wszystkim to jest taki moment w życiu kobiety, kiedy ona czuje, że coś w niej, coś nie do końca pasuje jej w tym dotychczasowym życiu. Ona czuje, że potrzebuje zmiany, ale jeszcze nie do końca wie, jak którędy pójść, tak? Którą wybrać drogę. Ponieważ nie lubimy z natury zmiany, lubimy być w tym, co znamy, co jest dla nas bezpieczne. Tak bardzo łatwo się mówi o tym trudnym wyjściu ze strefy komfortu. To są wszystko naturalne rzeczy, więc ja pomagam przez to przejść, ale też jednocześnie ja myślę, że oprócz tych kobiet, które tej zmiany szukają, to bardzo fajnie, jeżeli ktoś zauważy, czyli kobieta kobiecie nie jest wrogiem, tylko kobieta zauważa, że druga kobieta potrzebuje chociażby właśnie tej inspiracji, tego wsparcia, tego kontaktu właśnie z kreatorem wizerunku, z coachem. I to mnie cieszy, że często właśnie córka zaprasza mamę albo w drugą stronę i
każdy moment, myślę, jest dobry na to, żebyśmy wreszcie zaczęły patrzeć na siebie zupełnie innymi oczami, ale tymi, które są w nas, bo to jest chyba, myślę, ten kluczowy moment. No właśnie, a co z kobietami, które na przykład przeszły rozwód, wiesz, są same, są w takiej sytuacji, no bardzo takiej niekomfortowej dla siebie, gdzie to poczucie wartości no, z reguły nam spada. Czy taki kontakt z tobą i też zmiana w pewien sposób wizerunku, czegoś w sobie również byłoby bardzo pomocne? Przyznam, że całe wszystkie te projekty, większość projektów, które w tym momencie prowadzę, są w dużej mierze skierowane właśnie do kobiet po przejściach, po rozwodzie, po rozstaniu. Po rozstaniu również tym tragicznym, czyli też współpracuję z kobietami, które pożegnały swojego męża, zostały wdowami i też tracą w tym momencie poczucie własnej wartości. Ba, one bardzo często obwiniają się o śmierć męża, o to, że czegoś nie dopilnowały, bo my tak jesteśmy dokładnie wychowywane, że odpowiadamy za cały dom, za męża, za dzieci, za rodziców, mamy ciągle to wpajane i to nas w którymś momencie po prostu przerasta i my gaśniemy. I wtedy, kiedy już jest kobieta po przejściach, za moment pewnie powiem też o kolejnych planach w tym kierunku, ale wtedy one bardzo potrzebują tego wsparcia i przede wszystkim osoby też, która powyciąga je z domu. Tak, bo one mają problem, żeby wyjść gdziekolwiek same, bo nie wypada, bo co powiedzą ludzie, bo na pewno zostanie oceniona, że jeżeli dopiero co pochowała męża, to ona nie powinna w tym momencie się nigdzie towarzysko udzielać, spędzać czasu z kobietami, ona powinna się stricte zająć tylko domem, dziećmi, najlepiej jeszcze się biczować i ja na to po prostu nie pozwalam. Doskonale wiemy, Sylwusiu, że obie jesteśmy po przejściach, o tym też mówimy wyraźnie, tak? Nie ukrywamy tego. Wiemy doskonale, jak pewne etapy musimy przerobić i my pewnie nie miałyśmy aż takiego w danym momencie wsparcia. Coś musiało się zadziać, jakiś impuls do tej zmiany, do tego, żeby na nowo uwierzyć w siebie. I ja właśnie tym impulsem bardzo chcę być dla kobiet. Pięknie, pięknie powiedziane. Bardzo się cieszę, że jesteś impulsem. Ja też staram się nim być na swój sposób. Ale wracając do tego wychodzenia z domu. Wiem, że kilka lat temu stworzyłaś cudowne miejsce, w którym kobiety nie tylko dostają inspirację, właśnie taki impuls do działania, ale też do zmiany siebie. Opowiedz nam troszkę o tym miejscu. Tak, w 2017 roku dokładnie postanowiłam pożegnać korporację po ponad 20 latach i stworzyć takie miejsce, które będzie miejscem spotkań, miejscem inspiracji właśnie dla kobiet dnia codziennego, czyli dla każdej kobiety bez względu na wiek, bez względu na doświadczenia, bez względu na przeżycia i na to, czy ma ochotę z kimś rozmawiać, czy nie, bo przychodziły również do mnie kobiety, które po prostu w trakcie spotkania wyciszały się przy filiżance kawy i słuchały innych. One nie musiały zabierać głosu, ale czuły, że jest to miejsce pozbawione oceniania, krytyki. I obecnie, oczywiście po wielu przejściach, bo byliśmy najpierw w zupełnie innym miejscu, najpierw chciałam to bardzo połączyć z projektantami właśnie tutaj naszymi z Polski, żeby wspierać ich twórczość, czyli było to połączenie właśnie trochę butiku z takim miejscem wsparcia dla kobiet. Natomiast no, od 2 lat jest to T-Point Studio, gdzie tak naprawdę odchodzę, jakby nie ma już w tym momencie sprzedaży, nie. Myślę, że to pandemia też spowodowała, że wielu projektantów zostało zmuszonych do tego, żeby jednak uruchomić sklepy internetowe, więc stwierdziłam, że
trochę już to nie tędy droga, ja już bardziej po prostu z nimi chcę współpracować, kiedy potrzebuję ciekawych stylizacji, wtedy bardzo, bardzo chętnie pokazuję to, co oni tworzą, natomiast nie prowadzę już sprzedaży odzieży, skupiłam się tylko i wyłącznie na wspieraniu, motywowaniu kobiet, czyli są to warsztaty rozwojowe, są to różnego rodzaju projekty, o których zapewne za chwilę powiem. I skupiam się właśnie na tym, żeby dać kobietom jak najwięcej siebie, ale żeby one również nauczyły się czerpać tej pozytywnej energii od siebie. Mhm. Odnośnie Twoich projektów, wyraź siebie wizerunkiem. Na co może liczyć kobieta, która weźmie w nim udział? Mhm. Projekt Wyraź siebie wizerunkiem zaczyna się w dwojaki sposób, mogłabym powiedzieć, z racji już tego doświadczenia, jakie mam do tej pory z kobietami. Więc po pierwsze, albo jest to moment, kiedy zaczynamy od właśnie wyraź siebie wizerunkiem, czyli tej pełnej metamorfozy, ale uwaga, to nie jest taka metamorfoza zewnętrzna. Ja się skupiam na metamorfozie również wewnętrznej, dlatego najpierw rozmawiam z kobietą, znowu w oparciu o coaching, czyli zadaję sporo pytań, to kobieta ma zdecydować, co chce sobą wyrazić w trakcie sesji fotograficznej, dlatego że projekt po takiej rozmowie jest przewidziane spotkanie z wizażystką, która robi odpowiedni makijaż. Oczywiście my dodatkowo szalejemy, dodajemy czy to kapelusze, dbamy również o dobrą fryzurę i my przygotowujemy stylizację. Zdarza się oczywiście, że kobieta odpowiada mi na moje pytanie, ja nie wiem, ja tak naprawdę nie wiem, co chcę wyrazić tymi zdjęciami, nie wiem, co chcę zobaczyć po drugiej stronie, na pewno inną siebie. Przyznam, że to jest trochę taki moment, kiedy najbardziej to lubię, bo wtedy otwiera się moja kreatywność i możemy troszeczkę poszaleć. Ja tutaj zawsze podaję przykład przecudownej kobiety, wymienię imię, bo nie chcę też naruszać, ale przecudownej Anety, która właśnie powiedziała, nie wiem, ja nie wiem, co chcę pokazać na tych zdjęciach, ja nie wiem, co chcę zobaczyć później, jaki chciałabym, żeby był ten efekt końcowy. No i dała mi tutaj szaleństwo, dlatego że wiedziała tylko jedno, że chciałaby te zdjęcia, żeby były też odrobinę takie kobiece, żeby mogła również zrobić prezent dla swojego partnera, dla swojego męża. I zdecydowałam, że będzie faktycznie tylko w bieliźnie, w pięknych czarnych szpilkach wysokich, bardzo kobiecych, ale była ubrana tylko i wyłącznie w akordeon. Zdjęcia nie ujrzały światła dziennego z racji tego, że szanuję po prostu prywatność i nie wszystkie zdjęcia uważam, że możemy pokazać, czy to na naszej stronie, czy w mediach społecznościowych, ale ta sesja zapadła mi mocno w pamięć, bo czyli Aneta zobaczyła zupełnie inną siebie i myślę, że bardzo zaskoczyła męża, który do tej pory widział w niej bardzo kobiecą, delikatną osobę, pełną energii, natomiast tutaj pokazała pazur. Więc bardzo często zaczyna się to, ta przemiana od tego, że spotykamy się i robimy razem, oczywiście z moim teamem, bo bez niego bym sobie nie poradziła, czyli wizażysta, fotograf, fryzjer, mamy możliwość również oprócz wsparcia coachingowego porozmawiać również z psychologiem, ale to jest takie przygotowanie i zakończeniem jest oczywiście przepiękne zdjęcia uchwycone w kadrze, w naszym studio, w przestrzeniach pofabrycznych albo w plenerze. I to jest ten pierwszy moment, gdzie zaczynamy od sesji, a później dopiero następuje ta metamorfoza wewnętrzna, czyli współpracuję dalej z kobietą, współpracuję, spotykamy się, pokazuję, jaką drogą może dalej podążać, a tak naprawdę ona sama już doskonale też wie, jak się w tym wszystkim poruszać. No i druga opcja, czyli najpierw zaczyna się spotkanie z kobietą, mamy długą sesję, bo to jest proces, zmiana jest procesem, nie chcemy
nie możemy od razu uzyskać efektu, chociaż jesteśmy bardzo niecierpliwi, zwłaszcza teraz, chcielibyśmy mieć tak just now, już natychmiast, tak, efekt, natomiast to jest proces i czasami pracuję z kobietą rok i dopiero finalnie wykonujemy projekt Wyraź siebie wizerunkiem, który jest takim zakończeniem, takim bym powiedziała pucharem dla niej, medalem, za pierwsze miejsce, za to, że zdecydowała się spojrzeć na siebie inaczej, spojrzeć w głąb siebie i zacząć przede wszystkim żyć pełnią życia. O, i to tak więcej wygląda z projektem. Czyli można powiedzieć, że jest to w pewien sposób projekt szyty na miarę danej kobiety, prawda? Że on jest za każdym razem się zmienia, w zależności z kim po prostu pracujesz. Tak, każdy projekt, który robię, jest szyty na miarę kobiety. Dlatego, tak jak wspomniałam na początku, kobieta jest, każda z nas jest inna, każda jest wyjątkowa, każda jest przewspaniała i nie ma brzydkich kobiet. Są tylko kobiety, które zapominają o sobie, są w jakiś sposób zaniedbane i tu nie mówię o wyglądzie zewnętrznym tylko, bo ja też mocno apeluję do tego, żebyśmy akceptowały siebie, akceptowały upływający czas, moja twarz, moje zmarszczki, moje chomiczki, które się pojawiają, to jest mapa mojego życia. I oczywiście bardzo jest dobrze dbać, udać się do kosmetyczki, zrobić sobie coś dobrego dla siebie, żeby ta nasza skóra czuła się dobrze, żeby była odświeżona, ale nie jestem zwolenniczką tutaj zmiany na siłę za pomocą skalpera, za pomocą takich naprawdę bardzo mocnych ingerencji w nasze ciało, dlatego że popatrzmy na historię. Kobiety, te, które potrafiły ubrać mózg w odwagę, charakter, osobowość, to bez względu na to, w jakim one były wieku, one po prostu fascynowały inne kobiety. One były albo są nadal wzorem dla tych kobiet. I ja ku temu właśnie podążam. Nie krytykuję tych pań, które decydują się jednak na jakąś zmianę, tylko nie rozumiem, jeżeli to robią młode dziewczyny, kiedy robią to młode kobiety, które nie potrafią dostrzec swojego naturalnego piękna. Młodość przemija. My starzejemy od momentu, kiedy tylko przyszliśmy na świat i ważne jest, żeby się z tym pogodzić i dbać o to nasze ciało, które, powtarzam, jest jedynym dobrem na całe życie, ale niekoniecznie je męczyć, niekoniecznie je maltretować za wszelką cenę i pozwolić patrzeć na siebie tymi dobrymi oczami, kochającymi. Mhm. Tak, ja również się z tym zgadzam, że warto jest kochać siebie w każdym wieku i dbać w taki naturalny sposób, bo my naprawdę mamy możliwości, żeby być pięknymi kobietami bez względu na wiek i też przeszłość, jaki nam czasami szykuje los, prawda? Dokładnie. Chciałam jeszcze zapytać, bo Wyraź siebie wizerunkiem jest raczej przeznaczony dla kobiety jednej, tak? Czy czasami jakoś w parach też można wziąć udział w tym projekcie? Oczywiście, jak najbardziej można w parach, pomimo tego, że T-Point Studio jest zwane przestrzenią dla kobiet i fabryką dobrego nastroju, bo to powstało dzięki właśnie wszystkim fantastycznym paniom, które już odwiedziły to miejsce i powiedziały, że faktycznie tam się czuje tą dobrą energię, ten nastrój. Nie chce się wychodzić, odcina się zupełnie od tego świata i problemów zewnętrznych. Natomiast zapraszamy na przykład mamę z córką, babcie, mogą być trzy pokolenia, cztery pokolenia kobiet, ale również zaczęliśmy zapraszać do projektu Wyraź siebie wizerunkiem mężczyzn i myślę, że to jest też bardzo dobry moment, czyli również można pokazać się w parach. Za nami pierwsza sesja brzuszkowa, o którą bardzo pytały kobiety, więc uważam, że to też jest ten kierunek. To była magia chwili, razem, ich miłość, mówię tutaj o rodzicach, przyszłych rodzicach, chociaż już wiem, że szczęśliwie dzieciątko jest na świecie i
Wyobraźcie sobie, że jesteśmy już umówieni na kolejną sesję, kiedy powtórzymy, będą rodzice razem, ale już będą trzymali to swoje maleństwo, które do tej pory było noszone pod sercem. No cudownie, naprawdę, więc widzę, że rozwijasz się coraz bardziej w taki piękny sposób, który również Tobie daje mnóstwo radości i to jest chyba najważniejsze w tym, co robimy. Powiem Sylwuniu, że to jest spotkanie z każdą kobietą, z każdą, bo naprawdę miewam również bardzo trudne, traumatyczne przeżycia i kobiety są w bardzo ciężkim w tym momencie, bym powiedziała, stanie psychicznym. Bardzo często mają depresję, o której nie wiedzą, o której jest wstyd mówić, gdzie no nie boją się faktycznie przyznać do tego, że powinny pójść nie już tylko do psychologa, ale również skorzystać z pomocy specjalisty psychiatrii, bo jest to czasami bardzo ważne. I ja nie ukrywam tego, że ja już przeżyłam, ja wiem, co to jest depresja, ja wiem, w jaki sposób sobie z nią radzić, wiem, co to jest terapia behawioralno-poznawcza, kiedy chcę poznać, skąd się biorą pewne moje lęki. I apeluję, nie wstydźmy się tego, ratujmy siebie, bo tak jak z katarem, bólem gardła idziemy do lekarza, to jak nasza psychika choruje, to choruje wszystko, bo i chorują wszyscy wokół, a niekoniecznie wiedzą, że my cierpimy, dlatego że to Sylwusiu, wiesz na pewno też dobrze o tym, że może wyglądać depresja tak, że się zamykamy w domu, jesteśmy zaniedbane, nie mamy ochoty wstać z łóżka, spojrzeć w ogóle na siebie, a z drugiej strony możemy wyglądać przepięknie, być uśmiechnięte, a jednak tą depresję w sobie mamy. Więc to jest taki mój też temat o tej depresji. Ostatnio bardzo mówię, bo ta depresja się pojawia również u nastolatek. Znowu jestem przy kobietach i dziewczynach, ale no tak się rozpędziłam, że nawet zapomniałam początku pytania, więc wybacz mi bardzo. To nie szkodzi, absolutnie. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo ja dzięki wywiadom, dzięki gościom, których zapraszam, również chcę w pewien sposób apelować o różnych rzeczach, które się dzieją i dawać możliwość rozwiązań, które się pojawiają. Każdy człowiek ma w sobie jakąś misję, jakąś wartość, jakąś wiedzę, którą może się dzielić. To, że depresja się pojawia, faktycznie jest wynikiem ostatnich czasów. Dużo młodych ludzi też ma z tym trudność, więc cieszę się, że jesteś i jest takie miejsce, o jakim mówisz, gdzie można dobry nastrój wyciągnąć przy filiżance kawy i po prostu dużo, dużo w sobie zmienić. Ale chciałam też zapytać o jeden kolejny twój projekt, jest to trening modowy. Czym on się różni od tego wcześniejszego projektu i kto może wziąć w nim udział? Tak, trening modowy dla niecodziennych kobiet dnia codziennego, bo tak pełna nazwa brzmi. Wiem, pamiętamy doskonale również twój udział w tym treningu. Tak, mam nadzieję, że został w pamięci na bardzo długo. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, że Sylwia tak naprawdę wzięła udział również w treningu modowym ze swoją mamą i ze swoją babcią, Zofią Przecudowną, której już nie ma wśród nas, ale jakiś to był dla mnie, aż czuję, że się wzruszyłam w tym momencie, jakiś to był ja też moment, kiedy uczestniczyłam w ceremonii pożegnania Zofii i zobaczyłam, że stoi właśnie zdjęcie w ramce, zdjęcie z treningu modowego. To było coś, aż mam ciary, słuchajcie, znowu. To właśnie pokazuje, to nie jest jedyna osoba, kobieta, która biorąc już wcześniej udział w treningu modowym, już jej nie ma wśród nas, ale zostały wspomnienia, zostały zdjęcia, zostały filmiki, więc myślę, że to jest właśnie to coś, co ja wiem, że ja chcę dalej robić. I pandemia nas wystopowała mocno, dlatego że w marcu ubiegłego roku, tak, ja już czasami się gubię w datach, tego 6 marca zrobiliśmy ostatni trening modowy i to jeszcze było jako Stacja Kobiet na Dworcu Fabrycznym, również z Teatru Wielkiego w Łodzi.
Ten występ na pewno został najdłużej nam w pamięci, dlatego że stał się jakby ostatnim przed tak długim zatrzymaniem, ale teraz bardzo, bardzo intensywnie, mam nadzieję, że już od nowego roku, zabiegam o to, żeby to wróciło. Mamy już właśnie, zmieniając lokal, no bo teraz T-Point Studio mieści się w fabrycznych przestrzeniach pofabrycznych, o, tak chciałam powiedzieć, co było też moim marzeniem. I tam mamy, oprócz naszego studio, dodatkowo 450 metrów przestrzeni, w której ja wiem, że ten trening modowy dla kobiet dnia codziennego się odbędzie, że ja znowu będę chciała integrować, łączyć pokolenia, czyli od nastu lat do wieku złotego, bo nie lubię zwrotu seniora czy seniorki, dla mnie to jest wiek złoty i również pokazuje, że po pierwsze te kobiety wyglądają cudownie i mogą wyglądać przecudownie i w każdym rozmiarze, mając bez względu w ogóle na wzrost, chcę, żeby te kobiety poszły po czerwonym dywanie, w świetle reflektorów, otrzymują od nas wsparcie również, jak sobie radzić ze stresem, bo to jest stres. Przyznasz mi chyba, jeżeli mamy wyjść, tak? I mamy publiczność przed sobą, 250 osób czy 300 na widowni, no jest to niewątpliwie stres, ale tu myślę, nawet ciebie mogę zapytać, że pamiętasz, jak wiele, jaką ty miałaś radość w oczach, ten błysk, kiedy stwierdziłaś, że scena jest twoja, ty jesteś w tym momencie tą gwiazdą, wszyscy na ciebie patrzą, ale ty chcesz, żeby na ciebie patrzyli, tak? I również twoja mama, twoja babcia, to było coś po prostu niesamowitego. No i tych projektów powstało dużo, ja nawet ostatnio spisywałam, ile tego wszystkiego było. I tak zdecydowanie ja chcę, żeby to wracało. Po to też stworzyliśmy stowarzyszenie T-Point, bo będziemy się starali pozyskiwać na to środki, dlatego że wiemy, że nie każdą kobietę stać na to, żeby opłaciła to jako wydarzenie takie komercyjne, więc tam będziemy również zapraszać te wspaniałe kobiety do tego, żeby pokazały się światu i doświadczyły tego, czym jest wyjście po czerwonym dywanie, bo jak się okazuje, każda z nas gdzieś z tyłu głowy ma to, że bardzo, bardzo by chciała kiedyś to poczuć, ale były momenty, kiedy brakowało im do tego po prostu wiary w siebie. Mhm. Tak, dokładnie. Ja już się cieszę, trzymam kciuki po prostu, żeby to Wam się udało, ponieważ to jest niesamowite wydarzenie. Bardzo się cieszę, że wzięłam w nim udział, bo faktycznie nie tylko zrobiłam prezent sobie, ale też moim bliskim. I jest to takie cudowne wydarzenie, które no, mamy w sercu i możemy do niego wracać, oglądać te piękne chwile i wspominać cudownie tych, których faktycznie już z nami nie ma. Także moja droga, rób to dalej, walcz o te projekty, bo to jest bardzo potrzebne nam kobietom. Walczę bardzo mocno, nie jest łatwo, wiemy jakie mamy czasy, ciągle wszędzie brakuje pieniędzy, ale już naprawdę gdzie mogę uderzam, także ostatnie wydarzenie, które robiliśmy, gdzie była ta gala wieczorowa, inspirowana właśnie wizerunkiem, projektem Wyraź siebie wizerunek, troszeczkę pokazała również te kobiety, które wzięły udział w treningu modowym i było mi niezmiernie miło, że honorowym patronatem objęła to wydarzenie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, czyli tak, to jest kobieta, która wspiera kobiety. Miasto Łódź jest kobietą i wiemy, że będziemy to dalej robić. I wiemy również, że pani prezydent będzie również nas wspierała, więc to jest cudowne. Ado, widzę, że uwielbiasz kobiety, walczysz o projekty, żeby kobiety mogły odkryć siebie, ale kiedy w tobie pojawiło się takie pierwsze wow, kiedy stwierdziłaś, że właśnie to chcesz robić, że praca z kobietami jest dla ciebie tak bardzo ważna? Ostatnie lata pracy w korporacji, gdzie generalnie ja w korporacji, to był jeszcze czas, kiedy wokół mnie, bo przechodziłam poszczególne szczeble tej drabiny i tej kariery i piełam się do góry, natomiast w większości byłam otoczona kobietami i z przykrością muszę to powiedzieć, ale to jest fakt, ja to zaobserwowałam. Otaczałam się kobietami, które zajmowały niższe stanowiska,
mając niejednokrotnie wyższe kompetencje niż mężczyźni. Ja osobiście, zanim zostałam dyrektorem regionu, i to było takie moje, taki mój cel, do którego powiedziałam, że dojdę i ja już dalej nie chcę, bo ja wiem, z czym to się wiąże. To jest ogrom, naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca, którą często się przypłaca zdrowiem, co też się zadziało. Natomiast ja za trzecim razem dopiero, że tak powiem, wygrałam z mężczyzną i uważam, że cały czas to jest spowodowane tym, że brakuje tej pewności siebie, a nawet niepewności, poczucia własnej wartości, bo jeżeli mamy CV i patrzymy na ofertę pracy, to jeżeli my nie spełniamy jednego warunku, to my tego CV nie złożymy, nie będziemy aplikować. U mężczyzn jest to zupełnie inaczej. I mnie najbardziej cieszy to, kiedy możemy połączyć siły, kiedy spotykamy jednak na drodze kobietę i mężczyznę, która się doskonale w tym rozumie, którzy widzą, że mogą się uzupełniać, bo my kobiety mamy intuicję, która jej często mężczyznom brakuje i to się oczywiście wiąże z naszym archetypem dzikiej kobiety, o której bardzo często ostatnio mówię. Ta intuicja nam wiele rzeczy podpowiada, wiele rozwiązań i to nie znaczy, że my jesteśmy gorszymi szefami. Potrafimy wyłączyć emocje, mamy wysoką inteligencję emocjonalną. Natomiast mężczyźni bardzo często są, można powiedzieć, część może szybciej podejmują decyzje, nie analizują tak długo, więc uczmy się wzajemnie tego, wspierajmy się i to jest właśnie, myślę, ten moment, kiedy powiedziałam dosyć, dlatego że spotkałam w korporacji, pojawiły się osoby, mężczyźni, niestety znowu to powiem, dużo młodsi, tak zwane, jak ja na nich mówię, pistolety, czyli wykonywali ślepo polecenia, a ja zawsze doceniałam w swoim zespole i do tej pory doceniam osoby, które myślą, które nie wstydzą się powiedzieć tego, co w danym momencie przyszło do głowy, bo często projekty powstają dzięki temu, że robimy burzę mózgów, że nie ma złych pomysłów, że wyrzucamy z siebie wszyscy, bez oceniania, bez krytykowania, mówimy o wszystkim i wtedy dopiero powstają wspaniałe projekty. A w momencie, kiedy pojawił się, przepraszam, no jeden młody pistolet, drugi młody pistolet, który tylko i wyłącznie ślepo wykonywał polecenia tych osób postawionych najwyżej, stwierdziłam nie. To jest właśnie moment, kiedy ja chcę tylko i wyłącznie pracować z osobami, z kobietami, które tak naprawdę ja wybieram i one wybierają mnie. Tak? I ten moment taki wow, o którym wspomniałaś, on to nie było takie, kukowało we mnie. To był taki zamysł, myślę, że dwa lata potrzebowałam, takie spokojnie dwa lata, żeby zdecydować się zrezygnować z ciepłej posady, bo tak się wszystkim wydaje, że jak jesteśmy na etacie, no to mamy przecież na czas wynagrodzenie, mamy samochody służbowe, laptopy, telefony, mamy prestiż, jest przecudownie i brakuje wtedy wsparcia ze strony najbliższych, ze strony najbliższych, kiedy przyjaciółka powie, no co ty robisz, gdzie ty idziesz, zostań. Kiedy rodzice mówią, czy mama, czy tata, no nie powinnaś z tego rezygnować. To był ten moment. I to możemy spotkać taki wow, że nie będą mówić, co ja mam dalej robić, bo to już jestem zbyt świadomą kobietą. Ja już po prostu chcę zająć się tymi kobietami, które cały czas gdzieś są pozamykane w sobie, w domach, w sobie, w tym wnętrzu, czyli brakuje im wiary w siebie. Powiedziałaś, że cudownie jest, kiedy kobieta i mężczyzna mogą się dopełniać, pomagać sobie i wspólnie tworzyć. I wiem, że również u twojego boku jest w większości, a może nawet we wszystkich projektach, męska energia, czyli twój partner, więc jak to jest pracować i żyć na co dzień z mężczyzną? Jak to ogarniasz? Bardzo, bardzo sobie to chwalę. To jest
Jestem po dwóch nieudanych związkach małżeńskich, natomiast tutaj z moim obecnym partnerem Adasiem zaczęło się to od przyjaźni. Zaczęło się od tego, że zaczęliśmy wspólnie ze sobą bardzo dużo rozmawiać, ale również nie baliśmy się dyskusji. To było od początku bardzo mocne partnerstwo. Jesteśmy silnymi charakterami. Skorpion i lew się spotkały na swojej drodze. I faktycznie ja bardzo sobie cenię to, że jest przy mnie, że tak jak chociażby dzisiaj, kiedy miałam problem z połączeniem się, był, pomógł, wszystko ustawił, podłączył i ja już czułam się zupełnie spokojna, że jest. Jest ze mną we wszystkich projektach, jest bezcenny w takich momentach, kiedy ja jestem w świetle reflektorów, a mój Adam mówi, że gdzieś jest z tyłu, pomaga, przełącza, podłącza, pilnuje światła, dźwięku, przebiegu całego wydarzenia. I to nie odbyłoby się, gdybym wiedziała, że nie ma tam osoby, której mogę zaufać, że ja o pewne rzeczy jestem zupełnie spokojna, że wyrzucam ze swojej głowy. I na co dzień pozostawiamy sobie przestrzeń. Bo zarówno Adaś mój zajmuje się zawodowo też zupełnie czymś innym, ja mam swoją przestrzeń i to jest myślę też taka recepta na to, żebyśmy rozmawiali ze sobą, wspierali się, wydawali dobrą energię, ale jednocześnie też szanowali, że możemy na chwilę pozostać w swoich pokojach, w swojej przestrzeni, w tym, co gdzieś nas osobno fascynuje. I z drugiej strony był moment, kiedy przyrzekałam sobie, że ja już się nigdy nie zwiążę, że już nie będę z drugim mężczyzną. Myślę, że też to przerobiłaś. Kiedy jesteśmy zranione, kiedy przestajemy wierzyć, że po drugiej stronie może być partner, który nas wspiera. Ja jestem wdzięczna, że los skrzyżował nasze drogi z moim Adasiem, że jesteśmy, to już jest 10 lat, o ile nie pomyliłam, ja to często gdzieś tam, ale tak, zdecydowanie 10 lat. Nasz związek przypomina tango. Tango, w którym właśnie jest dużo emocji, kiedy jest miłość, ale kiedy potrafimy też stanąć naprzeciwko siebie w takim, wiesz, takiej pozytywnej rywalizacji z pokazaniem pazura, kiedy potrafimy, nie wiem, nawet trzasnąć drzwiami, czy ja potrafię rzucić szklanką, bo tak, nie jestem choleryczką, ale potrafię to zrobić. Wyraźnie wtedy siebie pomagam rozładować tę energię, tą gdzieś gorszą energię, tak? Ja sobie z tym radzę i moja Adaś też sobie z tym radzi, ale my się tego nauczyliśmy wspólnie. I ja zdecydowanie wolę, żeby to był związek, kiedy to jest tango, wiecie skąd się wywodzi, no oczywiście wrócę do tańca, bo to moja pasja. Walc jest piękny, ale walc jest dla mnie monotonny. I są dni, kiedy my możemy zatańczyć tego walca, ale generalnie wolę na co dzień, kiedy jest tango. No to cudownie, to jest taka piękna energia, więc życzę Wam, żeby ta piękna energia nadal była w Was, żebyście się tak pięknie uzupełniali, bo wiesz, żeby tańczyć tango, to umówmy się, trzeba mieć zaufanie do partnera, trzeba się pozwolić prowadzić. To nie jest łatwa sztuka. Tak, tak. I to też nie jest dla mnie łatwe, dlatego że pracując, ucząc tańca, w różnych momentach ja po prostu mam zwyczaj przejmowania prowadzenia. Tak? Czyli wiadomo, że jeżeli uczę, to bardzo często ja stoję po stronie mężczyzny, bo na przykład pokazuję kobiecie, jak zatańczyć. I to był też taki moment trudny, ale faktycznie, kiedy ja wiem, kiedy jestem przekonana, czuję intuicyjnie, to prowadzi mnie Adaś. A są momenty, kiedy pozwala, żebym prowadziła w tym tańcu ja. I to jest, myślę, partnerstwo. To jest ta dobra, przecudowna energia, której życzę każdej z Was. Szukajcie, albo nawet nie szukajcie, bo gdzieś ta osoba, myślę, zawsze na nas czeka. I Ty też o tym, Sylwusia, wiesz, że nie powinniśmy gdzieś koniecznie trzymać się kurczowo związku, który nam nie daje szczęścia, który nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, który nie daje nam tej radości. Nie bójmy się, bo w nas jest tak ogromna siła,
w nas kobietach, że jeżeli zastosujemy intuicję, powiem teraz o wilkach, jak to wilczyca, no doskonale wiedzą, kiedy swoje pociechy, kiedy się z nimi bawić, kiedy jednak trzeba się schować, bo jest niebezpiecznie i my naprawdę sobie poradzimy. I wtedy nagle może się okazać, że w najmniej oczekiwanym momencie pojawia się ta miłość życia, na którą czekałyśmy, a można powiedzieć i czekaliśmy, więc bo mężczyźni również czekają i tego po prostu życzę nam wszystkim odwagi i dążenia do tej zmiany, bo jeżeli czujecie się stłamszone, jeżeli dochodzi do przemocy, nie mówię tu o przemocy tylko fizycznej, ale dochodzi do przemocy psychicznej, to jest moment, że trzeba się zastanowić, czy to jest właściwe rozwiązanie, że na siłę się tego trzymamy. My naprawdę sobie w wielu rzeczach poradzimy. I kolejny projekt będzie również skierowany do tych kobiet, żeby się tego nie bały. Ja wspieram małżeństwa, ale wspieram zdrowe małżeństwa. Te, w których i kobieta, i mężczyzna wiedzą, że mogą czuć się bezpiecznie, mogą mieć swoją przestrzeń, swój pokój, taki pokój otoczenia nas, tak? I że nie muszą wszystkiego robić na poczekaniu i przede wszystkim usługiwać. No ale teraz jeszcze bym zaczęła zaraz apel do i tak dalej, to może... No właśnie, Aduś, inspirujesz kobiety na co dzień, również dzisiaj w wywiadzie inspirujesz, ale powiedz mi, moja droga, kto inspiruje ciebie? No na pewno nie zdziwi cię, jeżeli powiem, że bardzo często inspiracją w tym momencie jest mój partner, dlatego że jest to w tym momencie osoba, która wierzy bardzo we mnie. To się oczywiście też wiąże, jakby ja wierzę w niego, ale on mnie inspiruje, bo przyznam, że są momenty trudne, że były momenty, że chciałam właśnie na przykład zrezygnować z budowania T-Point Studio dalej. To się pojawia wtedy, kiedy są oczywiście gorsze momenty finansowe. No, pandemia nie pomogła wszystkim, tak? Wiemy, że niektórzy bardzo dobrze sobie poradzili, natomiast jeżeli ja do tej pory bazowałam na spotkaniu z kobietami w cztery oczy, na moje projekty związane były jednak z publicznością, nagrywania online takich wydarzeń, to nie jest to samo. Dlatego ten czas był trudny, ale tak, Adaś mnie inspiruje do działania. Inspiracją również są moje dzieci, i córka, i syn, dlatego że bardzo pilnie obserwuję dzieciaki. Nawet już wybaczyłam sobie, bo nie ma idealnych matek, to też od razu mówię, nie ma idealnych matek, idealnych kobiet, idealnych żon, wykreślcie to słowo idealna. Natomiast pogodziłam się sama z sobą z tym, że w którymś momencie może mogłam więcej, może mogłam inaczej, no nikt nie pisze książek jak wychowywać, ale tak, obserwuję bacznie moje dzieci, są inspiracją dla mnie, no i przede wszystkim też wy kobiety. Inspirujecie mnie, dajcie mi dodatkową energię. Kiedy spotykam się z każdym z was, bez względu na to, czy przychodzicie do mnie i płaczecie, czy przychodzicie do mnie i się uśmiechacie, czy po prostu przychodzicie, żeby na chwilę posiedzieć i nie chcecie nawet odpowiadać na moje pytania, ja to szanuję, ale wierzcie mi, że to daje mi naprawdę energię. A taką inspiracją, myślę, takim mocnym autorytetem był tancer. Z racji tego, że taniec jest moją pasją, Michał Barysznikow, który pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych, że ciężka praca, że ta chęć dążenia do celu może naprawdę, można pokonać wiele murów i trzeba po prostu w siebie wierzyć. I o dziwo, można powiedzieć, nie kobieta, a mężczyzna, i znowu mój partner mężczyzna i syn, no i tu została córka, tak? No ale powtarzam, wy kobiety jesteście dla mnie inspiracją, dajecie mi one energię i wasze słowa po zakończeniu procesu zmiany, czy nawet po jednym spotkaniu, one mnie uskrzydlają. Jeżeli ja widzę w waszych oczach łzy radości, kiedy czuję, jak się przytulacie do mnie,
kiedy na początku właśnie było mocne skulenie, czyli no, zamykałyście się przed sobą, a teraz się potraficie otworzyć, to daje mi naprawdę moc i wiarę do tego, żeby działać dalej. No pięknie, pięknie. Bardzo się cieszę, że jest w tobie też tak dużo energii, dzięki której możesz no, rozdawać ją innym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Wspomniałaś o tym tancerzu. Mam pytanie, czy on jest związany z baletem, bo wiem, że kochasz balet. Możesz coś o tym powiedzieć? Tak, zdecydowanie. Tancerz jest to taniec klasyczny, czyli balet. Chciałabym profesjonalnie z tym wszystkim wyjść. Tak, fantastyczny człowiek, który zawalczył bardzo mocno o swoją wolność, bo to był jeszcze czas Związku Radzieckiego. Ja już trochę swoich lat mam, ale zrobił wszystko, uciekł stamtąd po to, żeby się rozwijać, po to, żeby nikt go nie tłamsił, a do tego przeogromny talent, praca i to, co mi najbardziej w głowie chyba utkwiło, zrobił swojego czasu, zatańczył do bijącego swojego serca. Czyli miał podłączone głośniki do serca i tańczył, kiedy było słychać, jak jego bicie serca rośnie, wiadomo, wskutek wysiłku, emocji. I on do tego tańczył. I to było dla mnie, słuchajcie, coś tak niesamowitego, że ja stwierdziłam, słuchaj, tego, co jest tutaj, to jest właśnie to serce, ta intuicja, która mówi. I tak, uwielbiam balet, uwielbiam każdy rodzaj tańca. Mam przyjemność teraz też pracować z małymi dziewczynkami, bo najmłodsza ma 3,5 roku, albo i 3, no bo też takie dzieciaczki się pojawiają. W większości dziewczynki, ale też cieszę się, że pojawiło się 2 chłopców na zajęciach z tańca klasycznego. Balet jest podstawą do każdego tańca. Do każdego, czyli tego, czego się nauczymy w balecie, daje nam później szereg możliwości do tego, żeby rozwijać się dalej, żeby nawet mieć dobrą sylwetkę, grację, dobrze się poruszać, więc ja to bardzo wykorzystuję w pracy z kobietami i w swoich projektach. Natomiast myślę, że właśnie balet jest przykładem tego, że bardzo często to poczucie własnej wartości, które jest zmienne, które my możemy wzmacniać, czynniki z zewnątrz mogą osłabiać, ale jeżeli ono będzie, to my później zrobimy wszystko. To myślę, dlatego tak wiążę ten balet z tym, co robię jako kreator wizerunku czy life coach, bo myślę, że właśnie tego znajdź tą siłę w sobie, abyś mogła później pójść dalej. Pięknie. Co byś powiedziała kobiecie, która nie lubi siebie, nie lubi swojego ciała i w ogóle jest cała na nie? Co bym powiedziała? Przede wszystkim, ostatnio mówię o tym, bo badania WHO pokazują, że my Polki jesteśmy już na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o samoakceptację swojego ciała. I dotyczy to niestety również już nastolatek. I jak do tej pory gdzieś jeszcze byliśmy na ostatnim miejscu, mówię oczywiście o badaniach tutaj w Europie, byśmy na gdzieś przedostatnich miejscach, tak teraz jesteśmy już na miejscu ostatnim. I co ja bym powiedziała? Przede wszystkim pozwoliłam sobie przygotować tutaj, bo spodziewałam się, że zadasz mi to pytanie. Bym zaczęła od lusterka. Lusterka, o tutaj może mi się uda, nawet nie pokazałam to, złapię, ale dobrze, nie będę już próbowała złapać obrazu, tylko dlaczego? Zacznijmy od lusterka, ale nie jako narzędzia, w którym przeglądamy się wtedy, bo musimy zrobić, nie wiem, makijaż, bo musimy się uczesać, no bo za chwilę wychodzimy, a oczywiście martwią mnie też te kobiety, które nie patrzą w ogóle w lustro, no bo są w tym momencie jako matki Polki, więc one nie muszą w ogóle dbać o siebie, nie muszą zrobić makijażu, nie muszą nałożyć żadnego kremu, one są po prostu jakie są, po co iść do fryzjera, jest dobrze, takie włosy jakie mam. To lustro, to lustereczko, które możecie nosić przy sobie, to od tego bym zaczęła, tylko to też nie będzie od razu taki pstryk. To jest znowu proces, ale spójrzcie w to lustro na siebie z miłością. Spójrzcie, dostrzec sobie to,
co jest w was piękne. Bo kiedy ja się spotykam u siebie z kobietą, ja właśnie bardzo proszę do tego, żeby weszła do, w naszym studio, do przymierzalni, gdzie są lustra, i proszę, spójrz na siebie w to lustro. I powiem wam, że ja już wtedy wiem wszystko. Ja już wiem, jak często ta kobieta na to lustro, w to lustro na siebie patrzy. Ja już wiem, jakie są jej smoki, czyli to, czego nie lubi. Ja już doskonale wiem, czy ona siebie akceptuje, czy nie akceptuje. Czy to ciało, bo zobaczcie, my dbamy o domy. My sprzątamy, my gotujemy, my myjemy okna, my pierzemy, wieszamy firanki, kupujemy dekoracje, bo chcemy, żeby wszystko było cudownie. My dbamy o swoje telefony komórkowe, bo pamiętamy, żeby co wieczór podłączyć je do ładowania, tak? Żeby powerbank był naładowany. A gdzie my w tym jesteśmy? Dlaczego my nie potrafimy zadbać o dom, jakim jest nasze ciało? Tak? I tu bym proponowała, zacznij od lustra, ale dzień w dzień spójrz, uśmiechnij się do siebie, powiedz, że jesteś fajna babka. Nie musisz od razu mówić, że siebie kochasz, bo to przyjdzie z czasem, ale chociaż powiedz na początku, lubię ciebie, tak? Ada, lubię ciebie, po prostu, taka jaka jesteś, bo teraz trochę patrzę jak w lustro. Bez względu na to, jakie tam już się pojawiają zmarszczki, kocham ciebie, lubię ciebie, zacznij mówić do siebie dobre rzeczy, dzień do dnia. I to jest, niech to będzie taki nawyk twój. Spróbuj najpierw 21 dni. Zaznaczaj sobie, przyklej sobie żółte karteczki, że to był dzień pierwszy, napisz na tej karteczce, co zobaczyłaś w sobie dobrego. I codziennie 21 dni, uważam, że naprawdę znajdziecie na to czas. Znajdziecie na to czas. A później zapraszam do siebie, możemy poćwiczyć ciało, możemy poćwiczyć umiejętność relaksacji, bo to również projekt, który niedawno wszedł w życie, czyli obudź sobie dziką kobietę, ale dziką kobietę nie w znaczeniu tego, że ty masz być niesforna, niepohamowana, stracić swoją kobiecość. Nie, nie, nie. To jest właśnie warsztaty wytchnieniowe, warsztaty, w których sięgam do elementów jogi, tańca współczesnego, gimnastyki słowiańskiej, czyli wszystko, co żebyśmy my mogły w siebie się wsłuchać i przede wszystkim jesteśmy tam razem. My kobiety, tam nie ma krytykowania, hejtu, oceniania. Ćwiczenia niektóre są z zamkniętymi oczami, a jeżeli podglądamy, to ja je zawiązuję. Sprawdzamy również, jak sobie z tym można poradzić, więc przede wszystkim lusterko, ale systematycznie przynajmniej 21 dni, jeżeli dasz radę, daj sobie 90 dni. To wejdzie w nawyk. A później wyjdź z domu, zorganizuj czas dla męża, dzieci, a w zasadzie niech sobie sami zorganizują, bo im się krzywda naprawdę nie stanie. Również mamy, które wychowują osoby z niepełnosprawnością, naprawdę im się nie stanie krzywda, jeżeli zostaną ze znaną im osobą, z tatą, dziadkiem, babcią, ciocią, przyjaciółką. Nie stanie im się krzywda. I wyjdźcie z tego domu, znajdźcie sobie chociaż tą godzinę na to, żeby pobyć w towarzystwie innych kobiet. Obowiązuje wyłączenie telefonów i wyciszenie komórkowych w trakcie zajęć ze mną, więc nie ma tak, że ktoś będzie dzwonił. Uwierzcie mi, nie było jeszcze sytuacji, żeby sobie mąż, partner, tata, mama twoja poradziła z opieką nad twoimi dziećmi. Oni sobie świetnie poradzą. Świetnie. Tylko nam się wydaje, że to my robimy wszystko idealnie. A już ustaliłyśmy, że słowo idealnie wykreślamy z naszej pracy. Dokładnie tak, trzeba troszeczkę wyluzować i zdjąć tą taką kontrolę nad wszystkim, bo my naprawdę jesteśmy ważne i jeżeli nie zadbamy o siebie, to nie będzie w nas siły, energii, żeby dbać o innych. Ado, wspomniałaś... Święte słowa. Tak, wspomniałaś o dzikiej kobiecie. Czy to jest taki nowy projekt, coś, czym niedługo będziesz mogła nas zaskoczyć właśnie? Nad tym pracujesz teraz? Nad projektem pracowałam przez nam 2 lata. On cały czas rodził się w mojej głowie. W pierwszej wersji miał nazywać się właśnie Boso na szczyt, ale znalazłam swoją Biblię, czyli książkę, przez którą wiem, że wiele kobiet nie udało im się przejść
bo no jest to bestseller i wydawało mi się, że jak sięgną po tą książkę, to od razu będzie wszystko jasne. Nie, ja myślę, że potrzeba po prostu osób, które przełożą to nam na taki bardziej dostępny język. I ten projekt powstał już w październiku i w październiku, właśnie mamy listopad, ja już pomyślałam, że grudzień. W październiku już były pierwsze warsztaty u mnie w studio, w T-Point Studio. Natomiast w tym momencie, w każdy czwartek, ja je w tym momencie przeniosłam do Centrum Kultury Młodych, gdzie w czwartki się spotykamy, czyli już dzisiaj będę tam o 19:30, 45 minut totalnego wyciszenia, relaksacji i to jest bardzo fajne, żeby to robić po prostu cyklicznie, czyli w każdy czwartek się spotykamy w tamtym miejscu. Chciałam, żeby to również wyjść na zewnątrz i projekt się rozkręca. Czyli na pewno w różnych miejscach będę, trochę mi brakuje czasu, dużo im ostatnio poświęcam dzieciom, bo widzę, jak one bardzo, dzieciom i nastolatkom, bo widzę, jak bardzo potrzebują tego wsparcia, więc ja praktycznie każdego dnia wieczorem spotykam się z dzieciakami, to są zajęcia z tańca klasycznego, współczesnego, ale również do południa w przedszkolu, gdzie wtedy mam wszystkie grupy dzieciaków po kolei, bo widzę, jak bardzo potrzebują już wtedy tego wsparcia i wiary w siebie. I przede wszystkim, czym jestem zaniepokojona, że nie mamy sprawności odpowiedniej, że ta pandemia bardzo odbiła się na psychice, ale również na naszej fizyczności. Stąd ten projekt, że to ma być oprócz tego, że ja czytam, opowiadam wam baśnie o kobietach, bajki filozoficzne, że mamy chwilę na to, żeby przedyskutować, to również dbamy o to, o nasze ciało, czyli trochę rozciągania, trochę ruchu. No a zdradzę, że również pracujemy przy dźwiękach bębnów, które to zostały specjalnie nagrane przez mojego przyjaciela Przemka Kuczyńskiego, który jest znakomitym perkusistą. Kiedy przyszłam do niego, powiedział: co ty, Adusia, wymyśliłaś? No tak mu powiedział. Usiedliśmy i nagrał specjalnie dla mnie i do tego właśnie ćwiczymy. No to pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że uda mi się któregoś razu wziąć udział, bo bardzo lubię takie inicjatywy, zwłaszcza kiedy to kobiety cały czas dbają o inne kobiety. Ty to robisz na co dzień, dbasz o inne kobiety, dbasz o dzieciaki. A kim chciałaś ty być, jak byłaś mała? Kim chciała być mała Ada? Co chciałaś robić? Jakie są twoje marzenia? Jak byłam małą, bardzo małą dziewczynką, byłam wychowywana w sposób taki, że mam być grzeczna, czysta, czyli w ładnej sukieneczce, uczesana, nie mająca prawa do krzyku, czyli najlepiej właśnie cichutka, więc ja wiele godzin spędzałam zamknięta w swoim pokoju, z mojego wyboru, bo ja po prostu uciekałam do tego pokoju, gdzie godzinami rysowałam, gdzie tworzyłam różne swoje szalone myśli w głowie, bo już wtedy mi się rodziły i nienawidziłam WF-u. Jak już poszłam do szkoły, to dla mnie było zmorą to, że jako mała, drobna istotka kazano mi skakać przez skrzynię, czy przez kozła, było coś takiego. Ja nie przeskoczyłam. Nie pokonałam wtedy tego, zresztą nie spotkałam odpowiedniego trenera, nauczyciela, który by mnie w jakiś sposób zainspirował do tego, żebym pokonała to ograniczenie. I dodatkowo topiłam się wtedy też na basenie, bo tam, gdzie było najpłyciej, ja niestety byłam tak malutka, że no nie mogłam oczami oddychać, wydawało się. Natomiast zostałam wrzucona przez trenera do wody, bo stwierdzili, wtedy były takie metody, że tak się najlepiej nauczy pływać. No nie, to niemowlę będzie wiedziało dokładnie, jak pływać i jak zaczniemy wcześniej, to ono doskonale się będzie w tej wodzie odnajdzie. Natomiast no, w taki sposób wywołał, że ja przez wiele lat nie pływałam. Ale wróciłam na ten basen do trenera, który nauczył mnie pływać, a później mój Adaś i do tej pory. Natomiast wracając do pytania, kim chciałam być? No z
sprawa chyba była dosyć jasna w momencie, kiedy miałam te 9 lat, w szkole się pojawili przedstawiciele, w szkole podstawowej pojawili się przedstawiciele szkoły baletowej w Łodzi, która jeszcze wtedy nie miała swojej siedziby i tułała się po Łodzi w różnych miejscach. Ale dostałam od nich taką karteczkę, że ja się kwalifikuję do tej szkoły i że przyszła na egzamin. Nie wiem, co wtedy we mnie zobaczyli. Natomiast moje pierwsze pytanie było, czy w tej szkole baletowej jest WF? Uzyskałam odpowiedź, że nie, bo tam tańczymy. Bardzo dużo jest tańca, ciężkiej pracy. I ja już wiedziałam, że ja w tej szkole baletowej chcę być. Zaczęło się od tego, że nienawidziłam zajęć fizycznych, ale właśnie takich typowych według programu, według edukacji, która do tej pory kuleje, ale to nie o tym. Natomiast wbrew rodzicom ja zdałam te egzaminy, trzymali kciuki, żebym nie zdała, ale zdałam, chodziłam do tej szkoły, wiedziałam, że dużo pracy muszę włożyć, bo nie byłam taka, byłam drobniutka, malutka, ale nie aż tak drobniutka, jakby to, jak powinna wyglądać tancerka. Czyli też często było, że ja jedząc na stołówce szkolnej obiad, nauczycielka stała z tym, mówię, no, do zupki pieczywko, a dupa rośnie, przepraszam, tak mówiono. Więc to taka szkoła życia, bardzo mocno wyćwiczyłam sobie wtedy charakter. Zmierzyłam się później z kontuzją, gdzie myślałam, że po tej kontuzji się dźwignę i będę mogła jednak tańczyć, ale wtedy znalazła się moja pani profesor od tańca klasycznego, pani Liliana Kowalska, która widząc, że mam problem ze stawami i że może się okazać, że nie będę mogła tańczyć, zaczęła mnie obserwować pod kątem tego, jakim jestem, jaki mogłabym być nauczycielem, czyli jak przekazuję tę wiedzę, jak wspieram drugą osobę, która nie może wykonać jakiegoś ćwiczenia, bądź jakie rozumie się pomysły, kiedy słyszę muzykę i tak naprawdę mam ułożyć do niej choreografię. I dzięki niej ja wiedziałam, że jestem w szkole i że moją drogą będą studia we Francji, właśnie pedagogiczno-choreograficzne. Pilnie zaczęłam się uczyć francuskiego i mówiłam płynnie w tym języku, teraz już zapomniałam, ale myślę, że wkrótce do tego wrócę. Los zdecydował inaczej. Przyszła na świat moja przekochana córka, później różne historie, ale pomimo tego, że balet zamieniłam na bankowość, to od dziecka ja wiedziałam, że ten taniec będzie mi towarzyszył i dlatego bardzo się będzie towarzyszył mi przez całe życie. I właśnie dlatego się cieszę, że teraz organizując treningi modowe, gdzie ja piszę od początku do końca cały scenariusz, dbam o choreografię tego wydarzenia, prowadzę to wydarzenie, jak wiesz, Sylwio, czyli od początku do końca jestem, to mi niewątpliwie pomaga, że ta dusza artystyczna obudziła się we mnie w szkole baletowej. I później ta umiejętność nauczania, dlatego później studia pedagogiczne, gdzie się wszyscy dziwili, dlaczego ja na przykład nie idę studiować ekonomii, skoro pracuję w banku, ale ja stwierdziłam, ekonomia, przecież ja i tak w banku pracowałam na kompetencjach miękkich, więc ja nauczałam, ja byłam wsparciem, ja byłam tym przywódcą, no i tak mi zostało i myślę, że cały czas będę to robiła, dopóki mi tylko siła pozwoli. No mając 51 lat uważam, że jestem bardzo sprawna fizycznie, pomimo jakichś problemów zdrowotnych, których nie widać na zewnątrz, ale się ostatnio pojawiły, ale wiecie, uśmiecham się, idę do przodu. I co ostatnio? Pokazując małym dziewczynkom, które twierdzą, że one nie dadzą rady, bo one nie potrafią się rozciągnąć, nie potrafią zrobić, usiąść w szpagacie, dałam radę. Czyli wow! Mając 50 lat, usiadłam w szpagat i to jest, myślę, znowu kolejny ten moment, że nie ma tej rzeczy niemożliwej, której nie zrobię. I myślę, że to jest też ten impuls dla Was. Naprawdę możecie wiele. Moja droga, no tutaj zainspirowałaś też mocno, ale to też pokazuje, że te pierwsze takie marzenia, pragnienia, które rodzą się w sercu, jak jesteśmy mali, to bardzo często życie daje nam szansę poprzez
Czasami to jest takie zagmatwane, ale koniec końców wyprowadza nas do takiego momentu, kiedy ta cała inspiracja, to pragnienie nadal gdzieś się może w naszym życiu przejawiać w jakiejś pracy, która nas cieszy. Więc cudnie, że ten taniec znów jest z tobą w różnej formie i że możesz się realizować. Ja trzymam kciuki za twoje kolejne działania. Ale powiedz, gdzie można ciebie znaleźć? Gdzie kobiety mogą się więcej o tobie dowiedzieć, poczytać? Przede wszystkim bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście poznały przestrzeń T-Point Studio, która mieści się w tym momencie, tak jak wspomniałam, w przestrzeniach pofabrycznych na Aleja Kościuszki 49/51. Tam jest taki szyld, który no, ma już swoje lata, bo to jest z czasów PRL-u i napisane jest w ogóle Kościuszki 51/49. Drążę ten temat, nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć dlaczego. Okej, okay. Ale tam były zakłady Lido w trakcie właśnie, w czasie PRL-u, natomiast to jest w ogóle fabryka Karola Benicha, czyli bardzo się cieszę, że jestem w miejscu, gdzie czuję się ten klimat łódzki. Zdradzę też, albo nie zdradzę, wiesz dlaczego nie zdradzę? Spotkałam się też z tym, że pojawiają się kobiety, i to mnie martwi, że znowu kobiety, którym powiedziałam o swoim projekcie i one bardzo szybko potrafiły wykorzystać, zanim ja wprowadziłam w życie. A ja nie chcę robić czegoś w biegu, dopóki ja nie czuję, że jestem w pełni do tego przygotowana. Nie perfekcyjnie, nie, że idealnie, nie, nie, ale że mój projekt jest jednak napisany od początku do końca, od A do Z, dlatego troszeczkę zaczęłam mniej mówić o tym, co planuję, ale ja was zapraszam, kobiety, przede wszystkim przyjdźcie do tej przestrzeni, zobaczcie, jaki tam jest klimat. W najbliższą niedzielę, czyli już teraz 7 listopada, mamy babskie pogaduchy od godziny 17 do 19. Bilet wstępu to jest tylko 50 zł. To jest tak naprawdę kawa, przepyszna herbata, bo będziemy robić już w klimacie takim jesienno-zimowym, czyli będzie dużo cytryny, jabłek, miodu, imbiru, wiecie, taka rozgrzewająca. Będzie ciacho, dobre ciacho, ale takie też, na którym powinniśmy sobie pozwalać, no jeżeli nawet ktoś jest na diecie, no nie dręczmy się tak bardzo, spróbujmy, bo to są też takie fajne endorfiny, kiedy możemy coś wspólnie zjeść i tam są, tak jak mówię, pogaduchy. Nie oceniamy, nie krytykujemy. Przyjdźcie, zobaczcie, czyli powtarzam, Kościuszki 49/51, a wszystko znajdziecie na stronie t-point.pl. Ja jeżeli będę mogła sobie poprosić, to prześlę dokładnie, żeby wiedzieć też, jak to napisać, żeby znaleźć. Jestem oczywiście na Facebooku, i na Instagramie. No w mediach społecznościowych teraz trzeba być, ale cieszę się, bo tam również bardzo dużo tej energii dostaję. Na stronie poczytacie o wszystkich projektach, poczytacie o tym, co w danym momencie się dzieje, czym jest właśnie projekt wizerunkiem, czym są treningi modowe, o co chodzi z tą dziką kobietą. Wczoraj wieczorem powstał projekt bardzo podobny dla dzieci w wieku 8-12 lat, również, i to już powiem, bo ten projekt jest zamknięty i startuję z nim od poniedziałku wieczorem, więc myślę, że to też jest bardzo dobry moment, żeby zatrzymać się w tym tańcu, czyli wyciszyć się w tańcu, bo tak się ten projekt nazywa. I nie trzeba mieć ani do dzikiej kobiety, ani do tego umiejętności tanecznych. Po prostu trzeba przyjść i zacząć coś robić, czyli ostatnio też się u mnie pojawia takie nowe hasło, zacznij. A dalej dopisuję, co zacznij. Za tym się kryje też projekt, który będzie. No i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała wam jeszcze o tym, że, no wiecie, bo już wspomniałam, że stowarzyszenie T-Point powstało. Mamy teraz projekt Telimeny w łódzkiej fabryce wytchnienia. Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Łodzi w ramach minigrantów 2021, jakby tutaj nadzorowany przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, też przez wspaniali ludzie, więc bardzo się cieszę, że się z nimi mogłam poznać, że nasze stowarzyszenie może się poznać. Oczywiście to jest migrant, to są tak naprawdę
bardzo, bardzo małe pieniądze, ale na tyle, które już nam pozwolą zrobić ten pierwszy krok. Zamknęłyśmy nabór na ambasadorki, czyli ambasadorki Telimeny, bo tak każda będzie się nazywała i będzie o nas głośno. Tworzymy społeczność Telimen w Łódzkiej Fabryce Wytchnienia, więc obserwujcie również i T-Point, i Stowarzyszenie T-Point, jak i również można, mój profil jest publiczny, więc też można zobaczyć. Apeluję panowie, nie szukajcie przyjaciół, nie zapraszajcie mnie do grona znajomych, bo z wieloma z was nie miałam przyjemności się poznać, więc po co zobaczyć? Widać, jest profil publiczny, więc naprawdę usuwam, bo to nie o to chodzi. Z przyjemnością przyjmuję faktycznie wszystkie osoby, również tych mężczyzn. Jeżeli znam, wiem, w jakim poznaliśmy się, bo chciałabym jednak, żeby wśród znajomych były te osoby, które wiedzą, kim ja jestem i trochę o mnie doświadczyły i znają historię. Ale nie, zdecydowanie mówię nie. Myślę, Sylwio, że ty również, to chyba przeważnie kobiety, które pokazują, że dbają o siebie, to nagle jest lawina tych zaproszeń, tak, panów. Nie. Stop. Nie o to nam chodzi. My generalnie chcemy wspierać kobiety, natomiast fajnych, wartościowych mężczyzn, tak jak mój ukochany partner, czy tak jak ty masz, znalazłeś swoje szczęście u swojego boku. Tak, to są faktycznie mężczyźni, których bardzo chętnie widzimy, jak i również naprawdę grono takich mężczyzn, w których wiem, że ja mam przyjaciela i ja jestem dla nich przyjaciółką. Czyli też powstanie taki właśnie mały projekt, żeby kobiety wiedziały, jak się przygotować na rozmowę rekrutacyjną, żeby były postrzegane jako profesjonalistka, a nie obiekt seksualny, bo z tym się bardzo często, i to też przez wiele lat w pracy w korporacji się z tym spotykałam, także tutaj również chcę wam pomagać i powyciągać również te osoby, te kobiety, które są po długim urlopach macierzyńskich, bo to często jest kilka urlopów, tak, jeden za drugim, które nie wiedzą, co tak naprawdę potrafią, wręcz twierdzą, że nic nie potrafią, a ja powtarzam, byłyście menedżerami w swoim mieszkaniach, musiałyście zorganizować cały dzień swoim dzieciom, mężowi, bardzo często rodzicom, więc macie ogromne kompetencje menedżerskie, ale o tym mówimy. No i miałam powiedzieć, gdzie nas znaleźć, tak dalej. Na YouTube jestem i bardzo bym chciała, żeby naprawdę było o nas głośno i ciebie, Sylwia, oczywiście bardzo gorąco zapraszam, bo też cały czas śledzę, podziwiam to, co robisz, że też wspierasz kobiety, że właśnie mówisz o tej energii, o tym, jak znaleźć tego swojego partnera lub właśnie jak sprawić, żebyście się wspólnie znaleźli, tak? Trzymam również bardzo mocno za ciebie kciuki, a może się okaże, że i zrealizujemy jakiś wspólny projekt, ale to już sobie omówimy poza kamerą. No, powiem szczerze, że mam parę pomysłów, więc koniecznie kawa będzie. Koniecznie zapraszam, przyjeżdżaj na kawę, zabieraj swojego cudownego, uwaga, męża, nie mówię o partnerze, zabieraj swojego cudownego Pesia, bo wiem, że masz owczarkę, tak jak i ja mam, więc mówimy się razem, możemy, to jest miejsce przyjazne zwierzętom, wokół osoby, bo naprawdę przecudowne osoby tworzą tą całą fabrykę naszą łódzką i również przyjeżdżają ze swoimi zwierzątkami, więc to jest fajne, to jest super, tam nikt krzywo nie patrzy na to, że biegnie przecudowna groza, to jest taki mały szatny, biegnie groza, która słyszy, że taki charakterystyczny bieg po korytarzu, czy przyjeżdża moja duża dziewczyna owczarek, chociaż chłopcy są więksi zdecydowanie, ale ona jest tak przyjazna i naprawdę, no po prostu przybywajcie i ty, Sylwia, również bardzo cię gorąco zapraszam. Dziękuję, bardzo się cieszę za twoje wszystkie wypowiedzi, było tyle energii, tyle wiedzy, tyle inspiracji, że to jest naprawdę potrzebne nam kobietom, bo my, no kurczę, nie doceniamy się, my jesteśmy naprawdę dzikie, waleczne, jak te wilczyce, możemy wszystko, ale my cały czas zatracamy tą swoją moc i potrzebujemy tej inspiracji o wiele więcej niż faceci, więc cieszę się, że dzisiaj dałaś tą inspirację kobietom. No i te, które będą zainteresowane, oczywiście szukajcie Ady, bierzcie udział w projektach, bo to podnosi poczucie wartości bardzo i myślę, że nieraz wesprze was w jakiejś
innej też sytuacji. No. Bardzo dziękuję za te piękne słowa, bardzo gorąco zapraszam. Jest nam kobietom trudno z racji tego, że zostałyśmy, bardzo często wpisywane jesteśmy właśnie w stereotypy, w takie, jesteśmy zaszufladkowane i dlatego trudniej jest nam to zrozumieć, natomiast wychodźcie po prostu z domu. Ja o to tak ostatnio bardzo apeluję, bo no... Nie można się tego zamykać w domu, zadbajcie chwilę o siebie. Nawet jeżeli na co dzień chodzisz bez makijażu, to ubierz jakąś świetną kieckę, czy nie wiem, no zrób, nie wiem, pomaluj chociaż usta, uczesz się i przyjdź, wyjdź z domu, zmień środowisko, posłuchaj innych kobiet, bo naprawdę cały czas obalam ten mit kobieta kobiecie, chociaż jak widzicie, wspominam, że spotykam nadal takie kobiety na drodze, ale trudno, nie pozwalam, żeby one mi zabierały energii. Jeżeli są to osoby toksyczne, odsuwam, jestem asertywna, tej asertywności też chcę was uczyć, ale jest ogrom kobiet, które dają tak dobrą energię, której nie dostaniecie nigdzie. Więc wyciągajcie swoje mamy, wyciągajcie swoje siostry, wyciągajcie przyjaciółki. I bardzo proszę, obserwujcie mnie na stronie jako T-Point Studio, bo tamte projekty będą się pojawiały, chyba najbardziej uporządkowane, bo jednak no, na Facebooku dużo się dzieje i te informacje często nam gdzieś umykają. Natomiast na stronie warto czasami zajrzeć, na kanale YouTube'a również, bo tam będziecie wiedzieć, co się dzieje i w którą stronę my właśnie idziemy. Tylko odważcie się, rzućcie wyzwanie ograniczeniom, zróbcie ten pierwszy krok, bo nie ma rzeczy niemożliwych, o czym też mówię na warsztacie, jednym z moich takich autorskich. To jest w zasadzie mowa motywacyjna, czyli jak ubrałam mózg w odwagę, charakter i osobowość. Także na to bardzo gorąco was zapraszam. Ja dzisiaj przygotowałam sobie ostatnio problemy z krtanią, bo dużo mówię, krzyczę i żartuję, ale oczywiście głos muszę mieć donośny, jeżeli jest muzyka. Natomiast miałam się napić w trakcie, natomiast no niech ten kubeczek pełen serca miłości będzie również miłością, którą przekazuję w tym momencie dla was. Kochajcie siebie, uwierzcie w siebie, obudźcie w sobie serducho, obudźcie w sobie dziką kobietę i jesteśmy w kontakcie. A tak oczywiście, to oczywiście, dziękuję ślicznie. Życzymy wszystkim cudownej, pięknej energii, mądrych decyzji, odwagi. No i oczywiście zawalczcie o siebie dziewczyny, bo wtedy pojawią się rozwiązania na waszej drodze i będziecie wiedziały, co dalej zrobić. Cześć. Lusterko. Pa, do zobaczenia.